Dzień dobry Państwu. Witamy wraz z profesorem Krzysztofem Skurczewskim z willi Decjusza w Krakowie. Spotykamy się z Państwem za pośrednictwem mediów elektronicznych, czyli tak zgodnie z duchem czasu, ze szczególnej okazji. Na tę okazję składają się dwa jubileusze i jedno towarzyszące im wspaniałe wydarzenie artystyczne, czyli wystawa prac, przegląd właściwie twórczości profesora Krzysztofa Skurczewskiego, który mamy okazję zobaczyć w willi Decjusza w tym miesiącu. Wystawa Inspiracje profesora Krzysztofa Skurczewskiego to jest wystawa, która renesansowy pałac willi Decjusza zmieniła, może nie do poznania, ale w sposób naprawdę nietuzinkowy. I z wielką przyjemnością poprowadzę dzisiaj to nasze spotkanie, przede wszystkim dziękując profesorowi Skurczewskiemu za to, że przyjął nasze zaproszenie nie tylko do zorganizowania wystawy, ale też na dzisiejsze spotkanie z szerszą publicznością. Proszę Państwa, ja się nazywam Dominika Kasprowicz, jestem dyrektorką willi Decjusza i zanim przejdziemy do tego, co jest najbardziej interesujące, czyli rozmowy z samym autorem, chciałabym jeszcze wspomnieć, że tego spotkania i samej wystawy Inspiracje prac Krzysztofa Skurczewskiego, ona nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ale także Gminy Miejskiej Kraków, za co serdecznie dziękujemy. Profesorze, to już trzecia odsłona współpracy naszej, willi Decjusza i Pana, ale za każdym razem to spotkanie jest inne, tym razem z okazji jubileuszu 75-lecia. Poprosiliśmy i wspólnie zorganizowaliśmy taki przegląd, można powiedzieć, twórczości, któremu towarzyszą też multimedia. Myślę, że zanim przejdziemy do opisywania przynajmniej fragmentów wystawy, chciałabym zacząć właściwie od podstaw. Od podstaw, które są paradoksalnie bardzo ciekawe. O technice, którą Pan profesor wybrał, czyli tej klasycznej technice czystego miedziorytu, sporo napisano, natomiast chciałabym się dowiedzieć, co właściwie Pana osobiście przekonało do wyboru tej konkretnej formy artystycznej ekspresji, bo jak wiemy, to nie był wybór od początku pana profesora drogi, prawda? W którymś momencie ta zmiana, to przejście, można powiedzieć, tego graficznego Rubikonu nastąpiło. Co o tym zdecydowało? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. No, zacznijmy od początku rzeczywiście. Ale początek był jeszcze wcześniej. Początek to były studia na Akademii Krakowskiej, gdzie jeszcze nie było wtedy wydziału grafiki, tylko wydział malarstwa. I potem było dopiero studium grafiki. Tak się składa, że od samego początku gdzieś tam we mnie było przekonanie, że będę grafikiem. Nie potrafię tego wytłumaczyć. To chyba jeszcze może są jakieś reminiscencje wczesnego dzieciństwa nawet, gdzie dużo rysowałem. I rysunek był dla mnie zawsze wielką przygodą, pasją. I to się chyba potem przerodziło w moje zainteresowania grafiką, a nie malarstwem, chociaż studiowałem malarstwo również i do dzisiaj maluję. Natomiast grafika zdominowała mój świat i jestem już prawie 50 lat z grafiką. Jesteśmy razem, tak. I dyplom na Akademii to był dyplom z druku wypukłego i wtedy właśnie zajmowałem się drukiem wypukłym. Druk wypukły, dla informacji tak na marginesie, to jest to, co jest wypukłe, to drukuje, więc sprawa jest bardzo prosta, prawda?
Można, dzieci w szkole z gumek sobie robią też takie druczki i z linoryty i bardzo prosta rzecz, ale to, że prosto, to nie znaczy, że może być bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o przekaz, jeżeli chodzi o stworzenie interesującej kompozycji. Przykładem jest tutaj nasz wybitny artysta Gielniak, który dokonał wielkich osiągnięć w tej dziedzinie akurat technicznej. Więc dzisiaj też są artyści, którzy się zajmują drukiem wypukłym i osiągają naprawdę sukcesy i jest to technika, która na wielkich imprezach graficznych ciągle funkcjonuje, więc okazuje się, że ten skromny warsztat bardzo często jest wielką siłą, pomimo swojej prostoty. No i zmierzamy teraz do tego, jak to potem się zmieniło wszystko. Więc po paru latach, i powiem szczerze, po paru latach spektakularnych sukcesów na arenie międzynarodowej nawet, okazało się, że ta technika nie spełnia warunków, które przed sobą stawiałem, bo była ona bardzo mało, nie była giętka, nie można było zrobić wszystkiego. Nie była precyzyjna przede wszystkim, jeżeli chodzi o warsztat graficzny. Istniały inne media, które na płytach metalowych mogły dać absolutnie wrażenie mistrzostwa, czegoś, co jest bardzo potrzebne przy pracy manualnej. Płyty metalowe są różne, można nawet na srebrnej płycie czy na złotej płycie można pracować, ale tak się składa, że tradycja wytworzyła taką zależność, że miedź i stalowy rylec to jest para, która świetnie spełnia te warunki pokonania rytu i równocześnie jakby jest rysunkiem na miedzi. Ten rylec rysuje tak jak ołówek na papierze. W związku z tym, po tym wstępie mogę jeszcze powiedzieć, że to nie stało się tak z dnia na dzień, że ja nagle powiedziałem, a to teraz będę się zajmował miedziarytem. Nie, nie, nie. To był też przypadek, bo byłem na krótkiej emigracji w Szwecji. Mieszkałem w Sztokholmie i tam na tej Akademii Sztokholmskiej Królewskiej była możliwość uczęszczania do pracowni, nawet chyba wyboru jakiejś pracowni dla osób z zewnątrz. I ja śladem innych, bo tam nie tylko ja byłem i chyba Polaków właśnie też, byłem wolnym słuchaczem w pracowni profesora Stenkwista, gdzie okazało się, że coś takiego jak linoryt to nie tutaj. Że to są inne pracownie, ale tutaj akurat nie. No więc jak pan chce, to tu jest płytka miedziana i proszę sobie radzić. W związku z tym radziłem sobie, ponieważ po Akademii Sztuk Pięknych byłem obeznany ze wszystkimi technikami. Musiałem sobie radzić z litografią i z technikami trawionymi. Miedziorytu nikt w Krakowie nie uczył, chociaż na jednej z pracowni była tabliczka Pracownia Miedziorytu. I tutaj często jest tak, że mylimy pracę na płycie miedzianej, mówiąc, że to są miedzioryty, ale jeżeli są trawione, to nie są miedzioryty. Miedzioryt jest realizowany tylko i wyłącznie rylcem. Rylec i płyta miedziana, to jest miedzioryt. I tak sobie musiałem jakoś poradzić. Oczywiście wstępem do tego była sucha igła, to też jest taka technika, ale bardzo ulotna, tak bym powiedział, bo ten rytm igłą, on znika po iluś tam odbitkach i nie daje satysfakcji. Więc trzeba było mieć rylec. Ten rylec sobie kupiłem w Sztokholmie, w takim sklepie, gdzie było wszystko. No wtedy dla Polaka w latach 80. taki sklep, to było jakby wejście w jakiś sen taki, gdzie wszystko się spełnia. I wiesz, wtedy właśnie pokochałem te narzędzia, które mi do dzisiaj towarzyszą i które zacząłem nawet kolekcjonować. Różne stare rylce, skrobaki. To wszystko, co do tego miedziorytu się przydaje. Bardzo dużo tego mam i bardzo się z tego cieszę. Więc kontynuując, byłem rzucony na głęboką wodę i popełniłem parę grafik właśnie w Szwecji.
Potem kontynuowałem je w Krakowie już i przestałem się zajmować grafiką użytkową, bo taką się wcześniej zajmowałem, z tym, że ta grafika użytkowa wtedy to było coś zupełnie innego niż dzisiaj. Po prostu nie było komputerów. Ja jeszcze pamiętam świat bez telewizji w ogóle, więc to jestem z innej epoki trochę. W każdym razie po powrocie do Krakowa spotkałem Jacka Gaja i się pochwaliłem, że może tutaj trzeba powiedzieć, że Jacek Gaj to był człowiek, który ten miedzioryt robił przede mną i był z tego już bardzo znany, wystawiał na dużych wystawach międzynarodowych, dostawał nagrody. Był gwiazdą grafiki, prawda? I on wtedy podarował mi swój rylec, z którym też pracował, miał ich kilka, więc jeden mi podarował na drogę. Ja z tym rylcem do dzisiaj podróżuję, w cudzysłowie oczywiście, podróżuję przez te wszystkie płyty miedziane i pamiętam o jego pierwszych radach. To wielki grafik był i chwała mu. Także to nastąpił ten taki właśnie przełom w takich okolicznościach i potem to już płynnie poszła jedna praca za drugą, nieraz równolegle, dwie, trzy. I stało się to moją pasją. Do dzisiaj to tak trwa. Dodajmy jeszcze, że profesora studia w Królewskiej Wyższej Szkole Artystycznej w Sztokholmie to była połowa lat 70., prawda? Tak, to był tak 76. Dokładnie. I od tego czasu ta podróż z i przez Miedzioryty skutkuje ponad 250 realizacjami. Nie powiedzieliśmy tego na początku, jestem Państwu winna też wyjaśnienie, chociaż wydaje się, że to się aż samo przez się rozumie. Profesor Krzysztof Skurczewski to jest przecież, nie lubię tego określenia, ale jednak w tym kontekście wydaje się adekwatnie oddawać treść i pracę. To polski towar eksportowy w takim sensie, że przecież uznane i w kraju, i za granicą, setki wystaw zbiorowych, równie wiele indywidualnych i rozliczna ilość nagród, które otrzymywałeś przecież i w kraju, i za granicą. Ja w ogóle zachęcam Państwa do tego, żeby wejść na stronę skurczewski.com. Piękna strona swoją drogą, bardzo przyjemna dla oka i w nawigacji, gdzie i z twórczością w szczególe i z całym biogramem można się też zapoznać. Ale przejdźmy, mowa była o podróży, o dziedzictwie, o źródłach inspiracji, chociaż do tego jeszcze wrócimy. Ale wspomniane już było co nieco na temat samej techniki miedziorytu, ale myślę, że jesteśmy dłużni naszej publiczności może jeszcze krok wstecz i jestem ciekawa, bo oczywiście mówimy o technice, która ma z okładem 500 lat, a przynajmniej licząc od momentu jej upowszechnienia. Które momenty w historii ewolucji, czy właściwie no, trwania i ewolucji trochę też tej techniki z profesora punktu widzenia są istotne? O kim, o jakich datach, o jakich postaciach warto pamiętać? Skąd w ogóle przyszliśmy, ci korzystający z formatów, ale też z twórczości miedziorytników? No to jest jedna z najstarszych technik. Oczywiście drzeworyt jest dużo starszy. I tak patrząc globalnie na sprawę, to oczywiście tutaj Wschód i Chińczycy wiodą prym, jeżeli chodzi o drzeworyt. Następnie trzeba by powiedzieć, że grafika to jest płyta i nie tylko narzędzie, ale to jest płyta i druk, czyli papier. I to jest właśnie ten moment przełomowy, że musiał powstać papier. Bez papieru nie ma grafiki. Chociaż potem zresztą powiem o tym, że próbuję to podważyć. Papier powstał w Chinach. Najpierw była ta data ustalona na 4 rok naszej ery. Ale później czytałem, że właściwie można powiedzieć, że w roku zerowym powstał ten pierwszy papier, gdzieś tam w zapiskach już jest i został on zbadany chemicznie. Więc mamy 2000 lat
historii papieru. Mamy całą epokę papieru, prawda, tak jak chrześcijaństwo, tak i papieru, czyli taką nowożytną epokę. I ten papier, to jest istotne, do tego mówię o papierze, a nie o grafice, że papier dotarł do Polski, w te rejony dziwną drogą, bo najpierw dotarł do Włoch, z Chin i tam są pierwsze papiernie, do dzisiaj zresztą istnieją, prawda? Ja korzystam z Fabriano, papieru Fabriano, który jest z najstarszych na świecie wytwórców papieru, to właśnie są Włosi i Fabriano. Potem z Włoch wędrował dalej na zachód i prawdopodobnie przez Arabów został przeniesiony do Hiszpanii. A z Hiszpanii zatoczył koło i przez Europę Zachodnią dotarł przez Francję i Niemcy do Polski, ale oczywiście to długo trwało, więc to opóźnienie to można mierzyć w 100 albo 150 lat, ten papier do nas docierał. Więc jeżeli Miedzioryt, można przyjąć, że taką datą ważną dla Miedziorytu to będzie początek 1400, początek XV wieku. Oczywiście są datowane, pierwsze Miedzioryty są datowane, ale to nie uzmysławia sprawy, ponieważ były wcześniej niedatowane. Więc przyjmijmy, że ten początek XV wieku, renesans we Włoszech, to jest ta kolebka. Oczywiście są tutaj spory, bo część naukowców się skłania do tego, że jednak południowe Niemcy, więc z tej strony Mantegna, stamtąd Dürer, ale to już zostawmy, bo to nie jest takie może ważne. Ważne jest, że ta technika na początku zrobiła wielką karierę. I potem, czym później, tym gorzej dla Miedziury, to tak bym powiedział, bo z czasem staje się on techniką już nie obrazującą dla przeciętnego odbiorcy świata, ponieważ zastąpiły go inne techniki. I jesteśmy w takim punkcie rozwoju nowego medium i wielkich, wybitnych artystów. Wtedy właśnie jak gdyby oddziela się trochę sztuka warsztatowa, czysto graficzna, od sztuki użytkowej. W ten sposób, że ta sama technika spełnia obydwie te ścieżki. Z jednej strony staje się reprodukcyjną, medium reprodukcyjnym, z drugiej strony pierwsi artyści samodzielnie tworzą dzieła osobiste, gdzie przekazują swoje wrażenia, swoje zamiłowanie do estetyki, takie czy inne. I ci najwięksi to oczywiście Schongauer i Dürer. W moim przypadku to są dla mnie mistrzowie, od których się wiele nauczyłem i którzy uważam za takich najwybitniejszych mistrzów miedziorytu. Potem oczywiście ten miedzioryt przechodził przez różne fazy i był bardzo dobrym materiałem reprodukcyjnym. To znaczy obrazy były reprodukowane za pomocą sztycharzy, którzy opracowali takie płyty reprodukcyjne i to było w nieokreślonych nakładach, olbrzymich nakładach drukowane jako zastępując dzisiaj telewizję, można by było powiedzieć, prawda? Tam cały świat można znaleźć wtedy w tych reprodukcjach, jak również były to ilustracje książkowe też. I idąc już tak skracając, bo to droga była bardzo długa i historia sztuki tutaj poświęca temu wiele tomów, więc nie mam zamiaru się wgłębiać w szczegóły, ale do dzisiaj doszliśmy w ten sposób, że stał się on techniką czysto artystyczną, prawda? I niewielu nas jest, ponieważ miedzioryt jest tak jak wtedy, przed 500 lat, on wymaga dokładnie tych samych zasadniczych, takiego podejścia, które jest w dzisiejszych czasach trochę anachroniczne, bo trzeba mieć dużo czasu, trzeba mieć wolę walki z tą płytą i trzeba umieć posługiwać się narzędziem.
W związku z tym niewielu nas w tej chwili jest i niewielu pracuje w Miedziorycie. No, nie, boleję nad tym, ponieważ gdyby ta konkurencja była większa, to może bym mógł więcej z siebie jeszcze dać, ale tak się stało. Wspominany został Dürer jako mistrz i punkt odniesienia. Czyli możemy wnioskować, że nie ma większej różnicy w wyposażeniu warsztatu Albrechta Dürera i Krzysztofa Skurczewskiego. Nie ma. Nie ma. To jest dokładnie to samo. To znaczy woreczek z piaskiem, płyta miedziana wyszlifowana, rylec, dobre światło, dobre oczy i trzeba mieć coś, co jest najważniejsze, czyli trzeba mieć coś do powiedzenia jeszcze. I Dürer miał. I to właśnie jest jeden z wielkich grafików, ponieważ to, co on miał do powiedzenia, do dzisiaj jest aktualne. To jest też piękno tej techniki i płynących z niej grafik, że autorzy, tak jak profesor Skurczewski, poświęcają tym pracom niesłychanie wiele zasobu, o którym mówimy, że jest zasobem nieodnawialnym, czyli swojego czasu, bo jak rozumiem, inaczej się nie da. Tam nie ma dróg na skróty, prawda? Ile czasu zajmuje stworzenie grafiki? Bo to jest pytanie, które często się pojawia. My nie zdajemy sobie sprawy, co to znaczy trzeba mieć czas. Często pada to pytanie, ile panu to czasu zajmuje, prawda? Patrząc na moją grafikę, czyli płytę miedzianą. Przeprowadziłem taki prosty rachunek, którym się posługuję, przytaczając go tylko dlatego, żeby być wiarygodnym. Otóż jeżeli zrobiłem 250 prac przez lat 50 i to podzielimy, to średnio wychodzi między 5 a 6, więc i to się zgadza, bo tyle płyt wychodzi z mojej pracowni. 5, 6, nieraz 7, a nieraz 4, no bardzo różnie, ale średnio właśnie tyle. I to wskazuje na to, że to się nie da przeskoczyć tego. Taką płytę od miesiąca do trzech, nawet czterech miesięcy można opracowywać, z tym, że czas tutaj nie powinien odgrywać żadnej roli, bo tutaj najważniejsze jest to, żeby na tej płycie przeżywać te stany twórcze, które są najważniejsze dla mnie. Twórczość, która polega na tym, że opracowuje się powolutku, fragment po fragmencie i ta przygoda z płytą jest taką codziennością. W związku z tym myślimy tymi kategoriami, że mając jedną kreskę, musimy dołożyć drugą kreskę. I teraz pada pytanie, właściwie możemy to zrobić na tyle sposobów, że trzeba się na tym dobrze zastanowić. I to były właśnie moje rozmowy częste z Goethem Stankiewiczem, nieżyjącym artystą miedziorytnikiem, z którym się zaprzyjaźniłem tuż pod koniec jego życia i mieliśmy sobie dużo do powiedzenia na ten temat. I właśnie ten moment położenia drugiej kreski to jest takim, powiedziałbym, przysłowiowym momentem, że wtedy decydujemy, co dalej. I to jest właśnie twórczość, że tutaj nie ma specjalnych ograniczeń, bo tę kreskę można postawić w nieskończonych kierunkach. Można ją w kontekście do tej pierwszej zrobić. No i idąc tak dalej, tych kresek jest potem coraz więcej i ta sprawa się coraz bardziej komplikuje. I to jest właśnie ta przygoda z miedziorytem. Zachęcam Państwa do tego, żeby do końca listopada odwiedzić Willę Decjusza, żeby na własne oczy, jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji podziwiać z bliska twórczości profesora Skurczewskiego, zobaczyć tę grę kresek i kropek i wielu, nieskończenie wydawałoby się, odcieni szarości, które składają się na te wspaniałe prace. Wystawa, przy okazji której się dzisiaj spotykamy, nosi tytuł Inspiracje. Jakby naszym zamiarem było przedstawienie czy zwrócenie uwagi na same prace, oczywiście też, ale także równolegle na źródła inspiracji. Porozmawiajmy więc przez chwilę o profesora, źródłach inspiracji. Czym...
Proszę, proszę. Mogę już mówić? Tak, oczywiście. Więc tutaj rzeczywiście ta wystawa i to, na której prezentowane jest 22 prace tylko. Więc to nie jest opus magnum mój jakiś, tylko to jest wybór prac, które są najbardziej, według mnie przynajmniej, charakterystyczne dla pewnych gałęzi mojej twórczości, bo tych serii grafik jest kilka i bardzo są one różne, więc to są takie przykłady na różne ujęcia tematu i również są tu przedstawione na wystawie grafiki, które jak gdyby ukierunkowują w różnych kierunkach moje zainteresowania. Więc są prace w kierunku przyrody, w kierunku studiów przyrodniczych, są prace, które możemy powiedzieć idą w kierunku jak architektury renesansowej albo architektury onirycznej. Więc są też prace, które są robione na zamówienie. To też jest rodzaj inspiracji, kiedy zostaje mi zadane konkretne zadanie, prawda, to do rozwiązania. I to często lubiłem robić, dlatego że tutaj miałem jeszcze trudniej, bo trzeba było swoją osobowość powiązać z czyimś z zadaniem, z kimś, kto postawił mi zadanie ze swojej strony, jakieś konkretne. Także tu spotykamy na tej wystawie różnorodność jakoś tego, co jest w mojej twórczości. Wizytówki tego, co tam jest gdzieś jeszcze daleko za tym. Jest dużo tego różnych tematów, jeszcze jest więcej. Za plecami profesora widzimy fragment wystawy, kilka z prac, w których motywach odbijają się wątki dalekowschodnie, chińskie. Pytanie, czy podróże, to taki temat dość ważny, zwłaszcza w kontekście ograniczeń wiele z osób, dla których podróż stanowiła taka literalnie rozumiana podróż, immanentną część życia w ostatnich miesiącach, czy nawet już dwóch latach, cierpiało bardzo z tego powodu, że ta nasza mobilność była bardzo ograniczona i aż prosi się pytanie o to, czy i na ile podróże są taką koniecznością dla artysty, miedziorytnika, ale nie tylko. No chyba nie, dlatego że tutaj są dwa światy. Świat wewnętrzny i świat zewnętrzny. Więc można poszukiwać w sobie inspiracji, prawda? Ale można je też znajdować na zewnątrz. Tu była u Państwa wystawa moja pod tytułem Natura, była wystawa pod tytułem Utopia i była wystawa pod tytułem Podróż. I właśnie ta podróż to była dwuznaczny tytuł. Rzeczywiście była podróż amerykańska na przykład na rysunkach i grafikach, ale była też podróż w głąb siebie. I tak jak każdy z nas może podróżować, można siedzieć w jednym miejscu i podróżować, prawda, przez cały świat, wyobrażać sobie różne rzeczy, wydobywać to, co bardziej lubimy, a uciekać od tego, co mniej lubimy, ale to wszystko się dzieje w nas. Natomiast możemy też pójść do ogrodu i rysować rośliny na przykład. To nieraz robię podczas wakacji. Studiuję ten świat roślin na płytę. I tutaj na tej wystawie też jest parę przykładów takich studiów, bo jest autentyczne gniazdo, które znalazłem u siebie w krzewach. I potem zrobiłem studium tego gniazda w miedzi. Powstała grafika, zresztą nie jedna. I to jest taki bardzo prosty przykład, taka martwa natura, która zostaje realizowana. Ale są też przykłady na tą drogę wewnętrzną, czyli na to, co czuję podczas podróży na przykład właśnie. Przygotowując dzisiejsze spotkanie, profesor wybrał kilka prac, które są ważne, być może nawet ważniejsze od pozostałych. Pokażmy je może. Myślę, że to będzie taki mikrowgląd w
prezentację, której dostarcza nasza willowa wystawa. Zaczniemy może od pracy Widok z okna. Czy ja to zobaczę, czy... Tak, będzie widoczna dla wszystkich Państwa na ekranie. Powinna być już w tym momencie. Tak jest. Ja ją widzę przynajmniej bardzo dobrze. Wyjątkowa praca. Ja rozumiem, że jakiś mój komentarz by się tutaj przydał, tak? Bardzo prosimy. Więc widok z okna. No takiego widoku z okna nie mam oczywiście, ale fragmentarycznie tak, bo są tutaj wieże kościelne z lewej i z prawej strony. Z lewej strony jest wieża mariacka jedna, druga jest troszkę zasłonięta, więc jest to jakby widok z bramy floriańskiej przez floriańską na kościół mariacki. Natomiast z drugiej strony są dwie wieże kościoła karmelitów i jeszcze jest tam próba chyba budynek tak zwany budynek lotu też chyba tutaj jest po prawej stronie, więc zmierzam do tego, że praca jest oczywiście fantastyczna w sensie fantazji, ale równocześnie zawiera te elementy, które z otoczenia, które ja widzę z okna. Więc widzę z okna właśnie i wieże mariackie, i widzę wieże kościoła karmelitów, bazyliki karmelitów, teraz chyba się zmieniło. Poza tym no, ten cały masyw kompozycyjny, który mamy w środku, to jest świat, który się buduje i który ulega destrukcji, czyli to wszystko, co nas dotyczy najbardziej. Oczywiście na zasadzie architektury, która jest oparta też na renesansowych, na porządku renesansowym. I takich zespołów renesansowych w Krakowie jest kilka, chociażby Villa Decyusza właśnie jest takim zespołem renesansowym. Stąd moje dobre samopoczucie tutaj. Ja się tu bardzo dobrze czuję, bo Villa Decyusza jest mi bliska poprzez właśnie epokę. To jest w ogóle wyjątkowe spotkanie dla nas również. Mówię o Willi Decyusza, ponieważ ten datowana na 1535 rok konstrukcja budynek, później jeszcze w stylu neorenesansowym przebudowywana, jest unikatowa jako przykład architektury rezydencjalnej. I ta symetria obecna w pracach profesora Skurczewskiego, wątki renesansowe, faktycznie w naszym też odczuciu bardzo nas łączą, więc nie ma chyba lepszego miejsca do prezentacji tej pracy. I te powroty zawsze też bardzo nas cieszą. Zgadzam się w zupełności. Więcej prac, jak powiedziałam, mogą Państwo zobaczyć chociażby na stronie profesora Skurczewskiego, skurczewski.com, ale oczywiście przede wszystkim zapraszamy Państwa do tego, żeby przyjechać do Willi Decyusza i zobaczyć i grafiki, i związane z nimi multimedia na własne oczy, organoleptycznie doświadczyć tej twórczości. Widok z okna to jedna z wybranych prac. Chciałam się z Państwem podzielić i poprosić o komentarz do innej. Ona będzie wyjątkowa w takim sensie, że nie pokażemy grafiki tutaj, żeby była jasność, ale pokażemy płytę miedziorytniczą, ale resume. I teraz powinni ją Państwo widzieć. Tak jest. Prosimy o komentarz. Widzę ją tutaj na ścianie nad kominkiem właśnie i widzę na ekranie płytę. Oczywiście płyta jest odwrócona, bo musimy sobie zdawać z tego sprawę, że grafika drukowana podczas druku się obraca w drugą stronę, tak jak dwie dłonie się rozłoży, to mamy do czynienia z płytą i odbitką. Więc ja to widzę na warsztacie swoim, widzę to właśnie w ten sposób, jak widzimy to teraz na ekranie. Tak ją przed sobą widzę, w tą stronę, a potem tutaj właśnie wisi, to Państwo mogą zobaczyć, jaki jest efekt podruku.
No to jest seria, która miała zakończyć, to jest grafika, która miała zakończyć serię, gdzie dominowały wieże, gdzie dominowała architektura, ponieważ tak myślałem, że tyle lat się to przewija przez moją twórczość, może warto coś jeszcze poszukać innego. Więc ten motyw wieży Notre Dame, jednej z wieży Notre Dame, jest widoczny. Oczywiście to nie jest perfekcyjnie zrobiona wieża Notre Dame, ale przypomina ją w jakiś sposób, bo chodziło o to, żeby uzmysłowić widzowi, że postawiłem przed sobą coś, co jest jak gdyby niewzruszone, coś, co jest z pewną stałą. Jedzie się do Paryża i widzi się kościół Notre Dame i to się nam wydaje rzeczą zupełnie normalną i że to tak było i tak zawsze będzie. Więc chciałem ten przykład takiej stałości świata zaprzeczyć przez to, że no, wcześniej czy później nastąpi jakaś destrukcja. Ta destrukcja zresztą następuje cały czas, bo wszystkie nasze zabytki muszą być co pewien czas przecież odnawiane. Tak jak my, jak człowiek też musi się odnawiać co pewien czas, więc właściwie ten świat ciągle się burzy i ciągle się buduje. I tu właśnie miał być ten taki przykład klasyczny. I proszę Państwa, po dwóch latach, nie pamiętam jak to czasowo jest, ale okazało się, że pożar Notre Dame spowodował tak straszne zniszczenia, które by można sobie wyobrazić, że właśnie tutaj na tej grafice możemy oglądać. To kiedyś właśnie na Facebooku pokazałem zaraz po tym strasznym momencie pożaru i wiele osób nie mogło w to uwierzyć, że to powstało wcześniej, że to powstało przed tą tragedią. No niestety los to jest chichot historii, powiedziałbym, tak, bo to, co miało być elementem stałości i miałem się na tym oprzeć tutaj, pokazać coś, co jest niezniszczalne, na moich oczach, co widziałem w telewizji, się rozpadało, więc może to jest jakiś znak czasu, że jednak potwierdzenie takie mojej teorii, no bo nie mojej, ale ogólnie znanej, że coś się buduje i coś ulega destrukcji. Tak już jest. Takie jest przesłanie tej pracy. No niewątpliwie temat dziedzictwa materialnego i niematerialnego w kontekście globalnych zmian, nie tylko konfliktów zbrojnych czy wypadków często niefortunnych, niedopałki papierosów i inne okoliczności, ale też chociażby zmiany klimatycznej stawiają pod znakiem zapytania to, jak chronić, ale też jak przenieść w kolejne lata, w kolejne dekady coś, co gremialnie uznajemy za wspólne dziedzictwo, dziedzictwo ludzkości, dziedzictwo świata. I to są tematy podejmowane także przez miasto Kraków, co mnie bardzo cieszy. Tutaj w willi Decjusza muszę Państwu powiedzieć, że nie umawialiśmy się z profesorem na wybór konkretnych prac. Natomiast myślę, że to dowodzi wspólnoty tematów i no, takiego, powiedziałabym, też wspólnej troski względem tego, co jest ważne i o czym warto rozmawiać. Ale mamy w zanadrzu jeszcze jedną pracę, również w formie płyty miedziorytniczej, proszę o tym pamiętać. I to będzie praca pod tytułem Ultima Thule. Ultima Thule. Chociaż jak rozumiem, to, że nie widzimy jej w formie grafiki, w pewnym sensie wymaga dodatkowego komentarza. Co widzimy na tej płycie, profesorze? No tu się bardzo dużo dzieje. I to jest nietypowe. Dobrze, że ta praca jest tu pokazana, bo ona jest nietypowa dla mojej twórczości. Jest to też jakieś podsumowanie oczywiście, ale zupełnie nie ma nic wspólnego z tamtym podsumowaniem. Punktem wyjścia do tej pracy była współpraca z Grzegorzem Turnałem, który realizował w tych latach płytę Ultima.
A takim przewodnim leitmotywem tej płyty był jego tekst, jego piosenka, która się na tej płycie znalazła, która mnie zainspirowała. Ten wiersz, który on napisał, był inspiracją do tej płyty. Ale niekoniecznie wprost. Tak się działo, że ja nie wiedziałem, co Grzegorz skomponuje i napisze, ale ten temat Ostatniej Wyspy, czyli tytułowy temat, był znany nam i każdy z nas swoją płytę realizował. Jedna była nagraniem muzycznym, a druga była wizualizacją w moim wykonaniu. Potem one się spotkały w kopercie tej płyty wydanej przed laty. W każdym razie temat, powiedzmy, który jest w wierszu, jest równocześnie na płycie. To znaczy coś, co można by powielić, przypomnieć tytuł Paula Gauguina, który napisał na swoim obrazie: skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. Nie wiem, czy dokładnie to przytoczyłem, ale taki dokładnie sens tego jest, prawda? I podobnie jest tutaj, że to jest pytanie o to, skąd przychodzimy, dokąd idziemy. Idziemy gdzieś w kierunku tej ostatniej wyspy, czyli Ultima Thule, ten motyw z kolei został zaczerpnięty z wielkiej klasycznej poezji i on tam, prawda, Goethego, on tam też jest, ale to jest wszystko bardzo dwuznaczne i ta dwuznaczność mi bardzo odpowiada, ponieważ dobrze jest, jak ktoś inny, patrząc na moją kompozycję, potrafi ją po swojemu interpretować. To mi się wydaje, że to jest właśnie ważne w sztuce, żeby każdy z nas mógł dla siebie coś znaleźć bardzo osobistego. Więc no, nie chciałbym tłumaczyć tutaj kawa na ławę, co oznacza kosmiczne jajo na przykład, czy postacie aniołów. W każdym razie ta górna część jest skierowana bardziej w stronę wszechświata, a ta dolna część w stronę takich naszych codziennych przygód na Ziemi. I tutaj mamy do czynienia z konkretnymi przedstawieniami, studiami, które są na innych moich pracach również. One z innych prac przeszły tutaj do tej pracy. Jednym słowem, są to różne światy połączone w jeden świat. W świat, który nas otacza. I muszę Państwu powiedzieć, jeśli mogę wejść w słowo, że ta grafika robi piorunujące wrażenie. Można spędzić naprawdę wiele czasu, no, obcując tylko z nią. Profesora, twórczość jako źródło inspiracji to też jest temat, który chciałabym poruszyć. I właściwie może przejdźmy do tego wątku. O Miedziorycie pisano, określano go mianem Jego Ekscelencji Sztychu. Więc jak to jest z Miedziorytem jako inspiracją samą w sobie? Wiemy, że Twoja twórczość już jest źródłem inspiracji, że zgodziłeś się na to, żeby pracę nie tylko w formie grafik na wybranym przez Ciebie papierze, ale też w innych formatach, w takich nietuzinkowych, alternatywnych przestrzeniach były widoczne, pokazywane. Myślę, że to ciekawy wątek. Warto o tym powiedzieć, jak z kameralnego warsztatu miedziorytnika, galerii, przecież to nie są prace wielkoformatowe, widzę to Państwo w tle, trafiają one w alternatywne, często publiczne przestrzenie. Tak, to mam kilka przykładów tutaj takich klasycznych. Pomijam oczywiście okładki książek, ilustracje, gdzie moje prace są wykorzystywane przez różne wydawnictwa, ale też miałem tą satysfakcję właśnie
przy Ultima Thule została ona powiększona do jak na miedziory, do nadnaturalnej wielkości. To było chyba 12 metrów na 7, dokładnie już nie pamiętam, bo to było wiele lat temu. I stanowiło ono taki baner na tle, którego występował zespół Grzegorza Turnała. No to była na pewno największa grafika wtedy w okolicy tutaj, jeżeli tak można powiedzieć, no bo ona była drukowana komputerowo na wielkiej płaszczyźnie. Więc dzisiaj właściwie można było powiedzieć, że to była grafika, jeden egzemplarz wprawdzie, ale to nie przeszkadza w tej interpretacji, czym jest grafika. Jak również nie tylko ta praca była reprodukowana w tym formacie, również Anioł był, taka grafika Anioł też była pokazywana w ten sposób. W każdym razie okazuje się, że miedziory, który jest wycięty bardzo precyzyjnie przy olbrzymim powiększeniu, właściwie nie traci na tym. Z dużej odległości znowu staje się tą grafiką, jak się oglądało, powiedzmy sobie, w sali kongresowej ten baner, to ze środka sali można było to widzieć w tej rozdzielczości, której ja widzę to przed sobą, które widziałem, jak pracowałem nad tym. I to się sprawdziło. I to uważam, że to jest zaleta miedziorytu, że on nie traci przy takim powiększeniu. I teraz jeszcze jaki może przykład. No, takim przykładem współczesnym to byłoby przekształcenie miedziorytu poprzez działania multimedialne. I to się też udało. To było parę razy już prezentowane. Prezentowane było w MOS-ie w Krakowie przy ulicy Rajskiej. Otwierano MOS i ja tam wraz z zespołem, bo to musiał być zespół ludzi, żeby to zrobić, realizowałem właśnie taką wystawę, która miała z jednej strony pokazać warsztat manualny, a z drugiej strony multimedialny, który realizowali młodzi artyści, młodzi twórcy i przekształcali moją pracę, która się nazywa Duomo. Zresztą cały program się tak nazywał, wystawa również Duomo. To jest Katedra Mediolańska, którą na swojej grafice pokazałem też w stanie takim trochę naruszonym. A zespół młodych artystów przekształcił ją za pomocą środków teraz już dostępnych komputerowo na coś, co było dalej Duomo, ale to Duomo stało się rzeczywiste. To znaczy, zakładając okulary, można było przestrzennie zobaczyć świat, w który można było wejść. Wejść można było w tą grafikę. To było rzeczywiście niesamowite. I to według mnie jest też przyszłość sztuki, że w pewnym momencie możemy powiedzieć, że to jest jak gdyby grafika, dlatego że ona ma swoją płytę, czyli dysk, prawda, na którym jest zapisana w systemie zero-jedynkowym i z tego dysku jest realizowana. Tak samo, no, podobnie jak grafika klasyczna z płyty miedzianej czy drewnianej jest odbijana i realizowana jest poprzez ileś tam odbitek. W związku z tym można było zadać pytanie, czy współcześnie ten typ przedstawienia grafiki, ten multimedialny typ przedstawienia grafiki jest na tyle fascynujący, że należy się tym zająć i to w dalszym ciągu rozbudowywać, czy ten, ta klasyka papierowa jest zagrożona, czy nie jest zagrożona, bo w pewnym momencie możemy dojść do sytuacji, w której papier będzie czymś bardzo ekskluzywnym, bo wszystko będziemy mieć na ekranie. No już dzisiaj widać, że nawet młodzież w szkole patrzy w ekran może bardziej niż do zeszytu. I to jest chyba moment, w którym możemy powiedzieć, że te 2000 lat papieru, które mamy, ta epoka papieru zaczyna powoli się kończyć.
W związku z tym te multimedialne pomysły, które mają młodzi ludzie, są na tyle atrakcyjne, żeby je rozwijać, bo jest to jakby nowa epoka się otwiera przed nami. I to trzeba wyraźnie powiedzieć, trzeba sobie z tego zdać sprawę, że papier w zasadzie jest czymś, co było, a nie wiadomo, czy będzie dalej. I z tej możliwości skorzystaliśmy także, przygotowując wystawę w Willi Decjusza. Powiedzmy jeszcze, że koncepcję wystawy, inspirację przygotowała pani Maria Niemojewska z zespołem, który opracował także projekcje multimedialne, o których więcej może nie będziemy opowiadać. Zapraszam po prostu do odwiedzin i do zapoznania się z tą, można powiedzieć, taką reinterpretacją, multimedialną reinterpretacją twórczości. Natomiast to, co też jest istotne, to, proszę Państwa, dla nas szczególnie, to, że twórczość profesora Skurczewskiego wraz z multimedialnymi projekcjami zmieniła dla niektórych wręcz nie do poznania wnętrza renesansowego pałacu na Woli Justowskiej, pozwoliła nam także na taką bardzo kreatywną reinterpretację zabytkowej przestrzeni, o której przecież wiemy, że tak dosłownie mówiąc, wiele się nie da zrobić z szacunku dla tkanki zabytkowej. Także za to też bardzo dziękujemy, bo to jest również i dla nas pewnego rodzaju eksperyment, w moim odczuciu bardzo udany. Dla wielu też zaskakujący. Myślę, że to jest ciekawa dla nas ścieżka na przyszłość. Kontynuowałabym chętnie ten wątek reinterpretacji dziedzictwa, ale patrzę na zegarek i, proszę Państwa, chciałabym jeszcze oddać pole publiczności. Mamy kilka pytań, które zebraliśmy w toku rozmowy, pracy nad wystawą. Część z nich właściwie w jakimś sensie została dotknięta, poruszona, ale takie pytanie szczegółowe, o których nie powiedzieliśmy, temacie, o którym nie powiedzieliśmy. Chodzi o liczbę odbitek. Czy ona jest nieograniczona? No to jest, tak, to jest temat ważny, ponieważ grafika jest na rynku sztuki i jest numerowana. W związku z czym zawsze padają pytania, jak to jest z tą numeracją, czego ona dotyczy, po co ona jest. Od razu na początku powiem, że dzisiaj mamy taką sytuację, ale już chyba w czasach impresjonistów, jak pamiętam, będąc w muzeum w Berlinie, Kupferstichgabinett, chyba nie było tam numerów pod tymi pracami. Jest to pomysł współczesny, powiedziałbym w ten sposób. Pomysł, który ogranicza nakład artysty do 50, 100, 150. No i tu właśnie są pytania, dlaczego 50, dlaczego 100, albo dlaczego 150? Kto to ustala? Otóż w czasach, kiedy ja studiowałem, mówiło się, że ma być 50 tych odbitek, bo gdzieś tak jest napisane w jakichś międzynarodowych przepisach ustalonych, że to jest taka nieprzekraczalna ilość. Natomiast okazuje się, że właściwie nie ma instytucji, która cokolwiek kontroluje tutaj. Wydaje mi się, że artysta odpowiada za to swoją wiarygodnością, bo jeżeli ktoś się decyduje na 1000 odbitek, no to powiedzmy sobie szczerze, że troszkę to się dewaluuje, ale z drugiej strony płyta miedziana może wydrukować wiele tysięcy odbitek. Tak samo jak można z komputera wydrukować nieskończoną ilość odbitek, prawda? I teraz musimy rozstrzygnąć, co numerujemy, dlaczego numerujemy. I ja bym się tutaj nie wdawał w jakieś szczegóły. Ja bym powiedział tylko tak, że artysta swoją staje się wiarygodny poprzez to, co daje publiczności. Więc jeżeli ja drukuję 100 odbitek i gwarantuję, że to jest 100 odbitek, a potem płyta zostaje przekreślona, to znaczy, że jestem wiarygodny, jeżeli to się sprawdza w czasie. Oczywiście ta sprawa nie jest taka prosta, bo są edytorzy, są zamawiający, którzy mówią, 100 jest dla mnie za mało, chciałbym mieć 250. Dlaczego mam odmówić, skoro pierwsza odbitka jest taka sama jak ostatnia? Dawniej uważano, że pierwsza odbitka jest najlepsza, a potem ten stan się pogarsza, a potem
potem mamy już taką ledwo żywą odbitką, prawda? Więc to jest nieprawda, dlatego że płyta metalowa zniesie wszystko. Płyta metalowa może wydrukować w tysiące. I ograniczenie tego nakładu to jest czysto komercyjny zabieg, który został wprowadzony na skutek tego, że wielcy graficy swoich czasów, jak Salvador Dali na przykład, czy Picasso, te prace musiały być drogie. Żeby były drogie, nie mogło być ich za dużo. W związku z czym ludzie, którzy decydowali o tym, co się sprzedaje i za ile, wprowadzili taką cenzurę, że to jest, musi być ograniczone. I to się rozszerzyło na cały rynek graficzny, ale nie tylko graficzny, bo mamy też numerowane katalogi na przykład, numerowane druki, rzeźba też jest powielana w pewnej ilości. Na przykład Mitoraje możemy kupić, jest na przykład 15 odlewów, też numerowanych i nikogo to nie dziwi, dlaczego 15, a nie 20 albo 30. Po prostu ten, kto wypuszcza ten towar na rynek, bierze za to odpowiedzialność. I może to być bardzo ekskluzywne i możemy wydrukować 5 odbitek, a może być 500 odbitek. Pytanie tylko, jakie jest zapotrzebowanie, jakie są moje zasady. To znaczy ja uważam, że tych odbitek ma być tyle, żebym ja dobrze się z tym czuł i żeby kolekcjoner też się dobrze z tym czuł, że on ma jedną setną mojej pracy, prawda, albo jedną pięćdziesiątą. Ale to jest wszystko kwestia umowna. Także jeszcze raz podkreślam, artysta decyduje o tym i jest wiarygodny lub nie. To bardzo ciekawy wątek, nie zdążymy go dzisiaj rozwinąć, związany już nie z samym procesem twórczym, czy źródłami inspiracji, czy sposobem prezentacji, a właśnie rynkiem dzieł sztuki, obiegiem twórczości w tym wymiarze komercyjnym, bez którego nie możemy się obyć. I z ciekawości tylko dopytam, czy istnieją takie profesora prace, które mają tylko jedną odbitkę? Chyba tak. Jest chyba taka praca z numerem 0 w moim katalogu. To jest sucha igła. To jest taka wprawka, która właśnie tam w Szwecji została zrobiona po to, żeby się z tym materiałem jakoś oswoić, czyli igło jakby rysuje się na płycie. To jest taka technika unikatowa, której się nie da dużo wydrukować tych grafik, bo one się zaprasowują, robione igłą nie wytrzymują. Może kilkanaście odbitek takich można zrobić. Rylec wycina głębiej i wtedy tych odbitek może być bardzo dużo. Więc tak mi się wydaje, że ta zerowa jest jedynką. Tak. Ale były też próbne odbitki, to są też odbitki jedynkowe. Właśnie próbne. Do każdej pracy powstaje szereg stanów, które się drukuje po to tylko, żeby zobaczyć, jak ten rysunek wygląda na papierze, czy to się wszystko zgadza, to co sobie wyobraziłem. I wtedy takich odbitek jest bardzo mało. Na przykład są 2, 3 albo 1. Więc tak jest, są takie. Mamy jeszcze jedno pytanie, powracające trochę, czy zawracające nas i Państwa, naszą dzisiejszą publiczność, samej wystawy. Zainspirowała jedna z profesora prac, a mianowicie Schody do nieba. I mamy prośbę o komentarz, czy właściwie o wskazanie źródła inspiracji dla tej pracy. Mam nadzieję, że uda nam się ją też pokazać w tle. Schody do nieba. O, widzimy ją, myślę, teraz. Ja ją widzę w oryginale przed sobą, akurat tak się składa. Na sztalecie stoi. To jest praca, która powstała pod Szanghajem w miejscowości Nantong w Chinach. Jest rezultatem współpracy pomiędzy mną a takim centrum kultury w Nantong, w miejscowości Nantong, gdzie byłem współtwórcą pracowni artystycznej dla tamtejszych artystów i wraz z ludźmi, którzy się interesują grafiką w Chinach, którzy studiowali grafikę, którzy mi pomagali,
stworzyliśmy takie miejsce, gdzie można było pracować, ale też moi partnerzy w Chinach chcieli, żebym też pokazał, co mogę dla nich zrobić jako artysta, jako grafik. I właśnie zrobiłem parę prac, które zresztą tu były za mną też, które można powiedzieć są tematami chińskimi w mojej twórczości. To jest taka seria, gdzie mamy elementy związane z Chinami, pośrednio lub bezpośrednio. Ta praca akurat jest takim obrazem świata, który zaczyna się na mojej ulicy. Tutaj w lewym rogu jest okno mojego mieszkania na ulicy Batorego. Jest też brama do mojej kamienicy, tutaj na środku. No i potem mamy coś, co można powiedzieć jest w sferze fantazji. W sferze fantazji, czyli brama, która dla Chińczyków jest ważnym bardzo symbolem przejścia bardzo różne światy. No to nie chcę się tutaj wdawać w takie rozmowy filozoficzno-estetyczne, bo to nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że sam symbol bramy jest ważny nie tylko dla mnie, ale dla wielu ludzi. I również schody. Schody prowadzą dokądś, prawda? Na ogół w górę. Schody też są symboliczne bardzo. Więc mamy dwa symbole, których znaczenia nie muszę tłumaczyć, bo to każdy z nas może sobie to uzmysłowić, że jest to porównywalne z jakimś wydarzeniem w naszym życiu, że gdzieś dążymy, do czegoś dążymy i gdzieś przechodzimy, powiedzmy sobie. Ale każdy z nas szczegółowo może sobie to dopowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które były koło mnie tam w Chinach i pytały się o różne rzeczy, to często padało pytanie, czy to jest brama do Chin, z Europy, czy z Chin do Europy. No wtedy w Chinach był okres bardzo, bardzo ciepły, bardzo przychylny dla wizyt z Europy i byliśmy tam bardzo mile widziani. Teraz to się chyba trochę zmieniło. Byłem tam wtedy bardzo często, przez parę lat jeździłem tam systematycznie i powstało więcej taki grafik. Więc no, to jest taka prawdziwa inspiracja, powiedziałbym. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, czas dzisiejszego spotkania upłynął, ale myślę, że nie ma przypadków. Zapraszam wszystkich do przejścia przez bramę do świata twórczości profesora Skurczewskiego w Willi Decjusza. Panu profesorowi dziękuję bardzo za obecność i za tę rozmowę. No i mam nadzieję, że znajdą Państwo czas, żeby, jak mówiliśmy, na własne oczy doświadczyć, ale też innymi zmysłami świat multimediów zainspirowanych twórczością profesora Skurczewskiego się zanurzyć. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Państwa żegnam. Do zobaczenia. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję.